Witam Państwa w kolejnym materiale cyklu Akademia Analogu i zapraszam do obejrzenia poradnika poświęconego regulacji siły nacisku igły w gramofonie firmy Project model Debut 3DC. W przypadku tego gramofonu mamy do czynienia z ramieniem Project 8,6 cala wyposażonego w kalibrowaną przeciwwagę, dzięki czemu możemy ustawić siłę nacisku igły bez potrzeby korzystania z wagi kontrolującej ten parametr. Przed kalibracją zdejmujemy zabezpieczającą osłonkę wkładki, odłączamy odważnik antyskatingu, sprawdzamy, czy nasz gramofon jest poprawnie wypoziomowany oraz upewniamy się, że dźwignia opuszczania ramienia znajduje się w pozycji górnej. Możemy teraz unieść ramię z pozycji spoczynkowej i umieścić je w przestrzeni pomiędzy uchwytem a talerzem. Teraz można opuścić dźwignię i obserwować ramię, które z reguły opadnie aż do najniższej pozycji. Pierwszy etap kalibracji polega na zrównoważeniu ramienia w taki sposób, by pozostawione swobodnie balansowało w pozycji równoległej do powierzchni talerza. Robimy to w następujący sposób. Opuszczamy ramię we wskazanej wcześniej przestrzeni i czekamy, aż do końca opadnie. Następnie jedną ręką łapiemy delikatnie za główkę, a drugą przesuwamy odważnik przeciwwagi w kierunku na zewnątrz ramienia. Jak widać na filmie, może on się przesuwać bądź obracać. Zalecamy jednak obracanie, bowiem tylko w takim przypadku uda nam się poprawnie ustawić siłę nacisku. Obracamy ciężarkiem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i systematycznie sprawdzamy zachowanie ramienia aż do momentu, w którym główka uniesie się ponad powierzchnią talerza. Teraz należy przesunąć ciężarek przeciwwagi do środka, by uzyskać wymagane zrównoważenie ramienia. Uzyskujemy to, kręcąc ciężarkiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara i stale kontrolujemy pozycję ramienia w stosunku do powierzchni gramofonu. W momencie, w którym uzyskamy satysfakcjonujący nas efekt, przystępujemy do cechowania skali na ciężarku przeciwwagi. Na ramieniu umieszczono linię, która jest punktem odniesienia dla wartości naniesionych na skali ciężarka przeciwwagi. Informują one o wartości ustawionej siły nacisku podanej w milinewtonach. Cechowanie polega na obróceniu wyłącznie skali, bez poruszania ciężarka w taki sposób, by wskazywała ona wartość 0 względem linii naniesionej na ramieniu. Jeśli udało nam się poprawnie wykonać tą procedurę, czyli w pozycji zbalansowanej ramienia skala jest wycechowana na 0, wystarczy ustawić żądaną wartość siły nacisku, kręcąc całym ciężarkiem przeciwwagi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przypadku tego materiału siła nacisku została ustawiona na 17,5 mN, co w przybliżeniu daje wartość 1,75 g. Dla sprawdzenia skuteczności działania naszej metody posłużę się wagą elektroniczną i skontroluję ustawioną wartość. Jak widać, siła nacisku jest bliska ideałowi, pomimo ustawienia jej wyłącznie według zastosowanej metody. Oczywiście jakość ustawienia zależy w dużym stopniu od doświadczenia osoby wykonującej tę czynność, ale stosując się do podanych w materiale zaleceń, możemy pokusić się o samodzielną regulację tego parametru. To tyle w tym poradniku. Po więcej materiałów i informacji na temat gramofonów zapraszam do Akademii Analogu.